dalszej części naszego wykładu spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania drugie i trzecie. Pytanie drugie brzmiało, jak policzyć wymiar zbioru fraktalnego? Jeszcze dodatkowo pokazać, że on jest ułamkowy, tak? Pamiętacie, że opowiadałam, że tak między światami żyją te zbiory? Więc spróbujemy w prosty sposób sobie to udowodnić, bez żadnych całek, szeregów i innych takich przerażających obiektów. A na koniec wykładu postaram się opowiedzieć wam, do czego w ogóle te zbiory się używa. No dobrze. Żeby nie było tak, że ja teraz wam pokażę wzór i powiem, słuchajcie, tak się liczy wymiar, to troszeczkę poagituję. I pokażę wam na przykładach bardzo prostych zbiorów samopodobnych, skąd się bierze wymiar i jak go policzyć. Dobra, czyli zaczniemy od prawie najprostszego zbioru samopodobnego, jakim jest odcinek, nie sznurek, odcinek. Dlaczego powiedziałam prawie? No jest prostszy, to byłby punkt, ale no umówmy się, że byłoby ciężko go pokazać, jako że nie ma wymiaru. Więc odcinek. Co to takiego było samopodobieństwo? Ano, że nasz zbiór dało się podzielić na mniejsze zbiory i każdy z tych mniejszych był wierną kopią całości, tak? No to chyba jasne, jak to zrobić, a jak nie jasne, to może zobaczmy. Dobrze, mam tutaj dwa modele, żeby było łatwiej. Jednego nie będę cięła, żeby cały czas nam przypominał o tym, czym jest nasz zbiór. No to tak, dwa razy mniejsze, no to chyba nie będzie trudno, tak? No to zobaczmy. No to mam. Dwa razy mniejsze. Każdy wygląda dalej jak odcinek, tak? Ale jest dwa razy krótszy. Czyli nasz odcinek może się składać z dwóch kawałków dwa razy mniejszych. No dobrze, a gdybyśmy teraz chcieli mieć jeszcze mniejsze, na trzy będzie ciężko, ale mogę na cztery teraz pociąć. Zobaczymy, czy się uda. No, powiedziałam wam, że może być w pewnym przybliżeniu, także jestem usprawiedliwiona, jeżeli nie będzie tak dokładnie cztery razy mniejsze. Dobrze, co się dzieje teraz? Mamy takie cztery odcinki. Każdy z nich jest jedną czwartą naszego oryginalnego odcinka. Tak? Czyli co to się dzieje? Mamy za każdym razem tyle elementów, ile razy jest mniejszy element. Tak? Dobrze, w matematyce to lubimy wprowadzać jakieś oznaczenia, żeby nam się łatwiej patrzyło. No to oznaczmy. Przez n jak number, będziemy oznaczali za każdym razem to, ile mamy zbiorów mniejszych. Tak? Czyli jak mamy 2, to n równe 2, jak mamy 4, n równe 4. Przez s będziemy oznaczali skalę podziału, no prawie, tak naprawdę odwrotność skali podziału. Czyli jeżeli ja miałam połowę, czyli dwa razy krótsze odcinki, to ja powiem s równa się 2. Jak mam teraz 4, odcinki cztery razy mniejsze, to powiem s równa się 4. I co się okazuje? Że jak dzielę odcinek na n elementów, na przykład 4, to dostaję odcinki tyle samo razy mniejsze, tak? Jak były 4, to były 4 razy mniejsze. Czyli dla odcinka mam taką równość. N równa się s, a tak dla ozdoby dodałam do potęgi pierwszej. No za chwilę się okaże, że nie dla ozdoby. Czyli zobaczmy, możemy się zastanowić, czy to na pewno działa. Gdybyśmy tak teraz ten odcinek podzielili na, nie wiem, 50 części, no to każda z nich będzie 50 razy mniejsza. Tak? Czyli mamy tą równość. N równa się S cały czas. No dobra. To było proste, no to idziemy dalej. Kolejny taki zbiór samopodobny, tak, może wyglądać na przykład tak. To nie chodzi o to, że to jest klocek, ani że kratka, tylko że to jest kwadrat. Mamy kwadrat. I znowu, chcemy pokazać, że to jest zbiór samopodobny. Czyli, że on tak naprawdę składa się z kilku mniejszych zbiorów i każdy mniejszy zbiór no jest tak naprawdę kopią oryginału. Och, jak dobrze, że te klocki mają mniejsze fragmenty. No, delikatnie podniosę. Zobaczmy, co się dzieje. Możemy nasz kwadrat podzielić na cztery mniejsze kwadraty. Ile razy mniejsze? No to trzeba patrzeć na długości boków. Dwa razy mniejsze. Tak? Czyli dobrze, nasze literki N i S. N ile elementów? 4.
S, ile razy mniejsze? Dwa razy mniejsze. Czyli tym razem mamy N równa się S, ale S razy S, tak? 4 równa się 2 razy 2. Tak? Dobra, czyli tak to działa, jak elementy są dwa razy mniejsze. Zobaczmy, co będzie dalej. Spróbujmy to rozebrać. No to rozbieramy. Ile my tu tego mamy? Tak, 4 żółte, 4 zielone, 4 czerwone, 4 niebieskie, to razem jakby nie było 16. O, dziękuję za podpowiedź. Dobrze, to teraz porównajmy skalę. Tak, zobaczmy. Ile razy mniejszy jest nasz czerwony? Tak, 1, 2, 3, 4. 4 razy mniejszy. Czyli N, liczba elementów, równa się 16, S, nasza skala, równa się 4. No to już chyba wiadomo, co dostaliśmy. Zobaczmy. N, liczba elementów, rośnie z kwadratem skali. Czyli pojawia nam się skala do potęgi drugiej. Tak? Mieliśmy 4, czyli 2 do kwadratu, 2 razy mniejszych elementów i mamy 16 kosteczek, kwadracików, 4 razy mniejsze. Tak? Czyli zobaczmy, zaczyna nam się pojawiać pewna struktura. Tak? Ten wzór zaczyna przybierać jakieś kształty. Ale żeby zobaczyć, jak to się będzie działo dalej, to teraz się zastanówmy, już bez modelu, teraz będzie gimnastyka dla umysłu, co to by było, gdybyśmy wzięli kostkę. Gdybyśmy teraz kostkę pokroili, jakąś kostkę, nie wiem, to nie musi być sześcian, to może być kostka masła i kroimy ją na dwukrotnie mniejsze kosteczki masła. To znaczy każdy bok musimy podzielić na pół. To ile nam się zrobi? No tak policzmy, w każdym rogu tu się powinno pojawić, no to jakieś powinno być 2 do trzeciej, 8 elementów, prawda? Tyle co wierzchołków. Czyli dla kostki, co się będzie działo? Mamy N równa się S do potęgi trzeciej. No dobrze, no to dlaczego zmieniają się wykładniki? A o czym mieliśmy mówić? O wymiarze. No to zobaczmy, odcinek ma wymiar 1. Kwadrat ma wymiar 2. Kostka ma wymiar 3. Czyli widzimy, skąd możemy wziąć wymiar, tak? Wykładnik potęgi. Jeżeli wiemy, co to wykładnik potęgi, ale chyba wiemy. Dobra, podsumujmy to. Mamy zbiór samopodobny. A taki bardzo ładnie samopodobny. Co to znaczy? To znaczy, że możemy go pokroić na N kawałków, ale takich, że każdy z tych kawałków jest identyczny i dodatkowo S razy mniejszy niż oryginał. Tak? I co się dzieje? Żeby znaleźć wymiar, musimy zapisać nasze równanie. N równa się S do potęgi D. I D będzie naszym wymiarem od angielskiego słowa dimension. Dlatego literką D oznaczamy wymiar. Czyli zobaczmy, żeby znaleźć wymiar jakiegoś zbioru, musimy umieć policzyć liczbę elementów, skalę naszego podziału, no a potem ten trudniejszy krok, jeszcze trzeba umieć rozwiązać to równanie. Studenci to do rozwiązania tego równania, jeżeli są biegli, to używają logarytmów, ale my nie pójdziemy tak daleko, pokażę wam, jak to zrobić bez żadnych takich przerażających funkcji. Czyli przejdźmy do praktyki. Pokazałam wam chwilę czasu temu pewne przykłady. Spróbujemy sobie teraz dla niektórych przykładów obliczyć wymiary. A? Może nie dla wszystkich, bo to pewnie by was troszkę znudziło, ale chciałabym na niektórych z nich zaprezentować wam, jakie otrzymujemy równanie i w jaki sposób pokazać, że ten wymiar jest ułamkowy, wcale nie licząc go dokładnie, tylko wykonując pewne oszacowania. Zacznijmy od zbioru Cantora. Pamiętamy zbiór Cantora? Tutaj na rogu może tylko narysuję taki rysuneczek, który będzie nam przypominał, co się działo. Mieliśmy odcinek. I z tego odcinka zrobiliśmy 2, 3 razy krótsze. Tak? Czyli zobaczmy. N, liczba kawałków, jest równa 2. S, skala naszego pomniejszenia, jest równa 3. No to jakie mamy równanie? 2 równa się 3 do D. No to super, mamy równanie. Tylko jak je rozwiązać. Ciężka sprawa. No ale może zacznijmy od jakichś prostych potęg. Do zerowej umiemy podnosić? Umiemy. Do pierwszej? Umiemy? Umiemy. No to podnośmy. 3 do zerowej? 1.
No trochę za mało. Nie? Miało być 3 do potęgi D, miało być 2. No z tego wynika, że wymiar musi być większy od zera. No ale z drugiej strony 3 do pierwszej to jest 3. No to jeśli 3 do pierwszej to jest 3, to zdecydowanie to jest za dużo, bo miało być 2. Czyli wymiar jest mniejszy od 1. No to zobaczmy, wcale skomplikowanej matematyki tu nie ma, tylko takie podstawy potęg pokazują nam, że wymiar zbioru Cantora jest pomiędzy 0 a 1. Gdzieś, pomiędzy 0 a 1, ale gdzie? No to już krok dalszy. Ale słuchajcie, no my nie zawsze musimy mieć dokładną wartość. Może spróbujemy chociaż zorientować się, jakbyśmy tu mieli odcinek 0,1, teraz to będzie nasza przestrzeń wymiaru. Czy to jest bliżej zera, czy bliżej jedynki? To chociaż tyle. No to zobaczmy. Podzielmy sobie ten odcinek na pół. W środku mamy 1/2. Potęga 1/2, to orientujemy się, co to jest? Pierwiastek kwadratowy. Prawda? No dobrze, no to pierwiastek z 3. Zaraz. Ile to było? Tam 1 z groszami, prawda? Pierwiastek z 3 to jest tam 1,7 z groszami. No, nas interesuje nie to, ile to jest dokładnie, tylko musimy wiedzieć, czy to jest więcej niż 2, czy mniej niż 2. No skoro to jest 1,7 z groszami, to jest mniej niż 2, czyli otrzymujemy, że pół to jest za mało. Czyli wymiar pół jest za mało. No to już wiemy więcej. Zobaczcie, wiemy już teraz, że nasz wymiar, na pewno tu go nie ma. Nasz wymiar jest gdzieś tutaj. Między 1/2 a 1. Czyli zobaczcie, kolejną informację uzyskaliśmy. Wcale nie rozwiązując tego równania, tylko przykładając kolejne potęgi. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś chciałby oszacować dokładniej ten wymiar. To co by mógł robić? No my dzisiaj cały czas powtarzamy te same kroki. No to może powtórzmy ten sam krok, prawda? Może się uda, tak? Tu gdzieś jest nasz wymiar, między połówką a jedynką, to weźmy punkt w połowie. Co my tu mamy w połowie? 3/4. Jak się podnosi do potęgi 3/4, no to można albo użyć jakiegoś skomplikowanego kalkulatora, no ale po co kupować takie rzeczy? Wystarczy nam pierwiastek i kalkulator chociażby w komputerze. To można zrobić tak, podnieść do potęgi 3, a potem 2 razy spierwiastkować. Tak? Czyli zobaczcie, zwykły kalkulator wystarczy do oszacowania. I jak się wykona tę operację, którą pracowicie w domu wykonywałam, to co się okaże? Okaże się, że 3 do potęgi 3/4, czyli zobaczmy, 3 do 3 to jest 27 i teraz wyciągamy jeden pierwiastek z 27, to będzie 5 z groszami, prawda? Drugi pierwiastek teraz z tej piątki z groszami, no to z pewnością będzie więcej niż 2. Nawet nie musimy dokładnie wiedzieć, ile to jest, ale widzimy, że to jest więcej niż 2. Czyli wtedy dowiadujemy się czegoś więcej. Dowiadujemy się, że skoro 3 do 3/4 to jest za dużo, no to nasz wymiar musi być gdzie? No tu nie może być blisko jedynki, czyli musi być między połówką a 3/4. I tak dalej. Czyli tylko i wyłącznie dysponując kalkulatorem z pierwiastkiem, my jesteśmy w stanie przybliżyć jakoś wymiar naszego zbioru Cantora. Nie będę was męczyć dalszym przybliżaniem, tylko już, no może powiem wam, że wymiar zbioru Cantora ma oczywiście nieskończone rozwinięcie dziesiętne i ono, to jest troszeczkę więcej niż 6 dziesiątych. Czyli zobaczcie, mamy zbiór skomplikowany, stworzyliśmy go poprzez powtarzanie pewnych operacji i ma wymiar ułamkowy. No to fraktal jak nic, prawda? No dobra, no to dla zbioru Cantora działa. Zobaczmy, czy uda się dla innego zbioru. To może tego Cantora na chwileczkę zetrę i zostańmy przy naszym trójkącie Sierpińskiego. Narysuję jeszcze znowu może odcinek, który będzie nam pomagał się zorientować, gdzie jest wymiar. Że na odcinku się dość wygodnie patrzy i za chwilę ten odcinek oznaczymy. Zobaczymy, jakie będzie miał brzegi. No dobra, no to idźmy do zbioru Cantora. Przepraszam, do trójkąta Sierpińskiego. Opowiadałam wam o tym, jak ważne jest zapamiętanie, ile elementów, w jakiej skali. Na szczęście rysunek jeszcze mamy. Czyli co się działo? Mieliśmy 3 funkcje, one wykonywały następujące operacje. Zmniejsz 2 razy i przesuń w odpowiednie miejsce. Z tego wynika, że tak. Nasz trójkąt składa się z 3 swoich kopii, czyli n równa się tym razem
3. Każda kopia jest 2 razy mniejsza, czyli S równa się 2. No to równanie bez problemu, myślę, każdy z Was zanotuje. Czyli tym razem równanie jest 3 równa się 2 do potęgi D. Tak? 3 równa się 2 do potęgi D. Zamieniły nam się miejscami te liczby naturalne. No to znowu, chcemy rozwiązać to równanie, ale nie chcemy robić tego w jakiś bardzo skomplikowany sposób. No to przyłóżmy znane potęgi. No tu pewnie się domyślacie, że potęga 0 to na pewno będzie za mała. No 2 do pierwszej to 2 do zerowej to jest nadal 0, czyli za mało. 2 do pierwszej 2 też za mało. Tak, za mało. Czyli wymiar musi być większy niż 1. No co nie jest zaskakujące, bo widzimy, że trójkąt sierpińskiego to tak żyje raczej na płaszczyźnie, więc chyba jest no trudno byłoby się spodziewać, że zmieściłby się w jakimś odcinku, prawda? Natomiast jeżeli weźmiemy d równe 2, to mamy 2 do kwadratu, 4, tak? Czyli za dużo. Co z tego wynika? Że nasz wymiar jest pomiędzy 1 a 2. Czyli nasz odcinek wymiarowy, oznaczmy z lewej strony 1, z prawej 2, tak? Czyli już wiemy, że trójkąt sierpińskiego żyje między wymiarem równym 1 a wymiarem równym 2, tak? Co możemy zrobić teraz? Ano naszą znaną operację, tak? Czyli weźmiemy sobie punkt środkowy, 3 drugie i będziemy się zastanawiali, czy wymiar trójkąta sierpińskiego to jest bardziej z lewej, czy bardziej z prawej. Jak to zrobimy? No, kalkulator z pierwiastkiem, tak? Czyli co będziemy podnosić? 2 do potęgi 3 drugie, czyli 2 do trzeciej, a potem pierwiastek z tego. 2 do trzeciej to 8, pierwiastek, mniej niż 3, więcej niż 3? Chyba nawet bez kalkulatora uwierzymy, że mniej niż 3, bo pierwiastek z 9 to 3, tak? Czyli pierwiastek z 8 to jest oczywiście mniej niż 3. To by, co by to znaczyło, że wymiar 3 drugie to jest trochę za mało, tak? Bo dostajemy mniej niż 3. Czyli z tego by wynikało, że tak, tu było za mało, to nasz zbiór jest między 3 drugie a 2. Ja? Czyli zobaczcie, myślę, że to ćwiczenie już każdy z Was wykonałby tak naprawdę bez mojej pomocy. Ja? Czyli widzimy, że jesteśmy między 1,5 a 2. Może już oszczędzę Wam dalszych kroków tego szacowania, ale wiemy, jaki jest pomysł, tak? Czyli gdyby ktoś wziął kartkę papieru, długopis i prosty kalkulator, to bez trudu mógłby podzielić znowu na pół nasz odcinek, policzyć, ile jest 2 do potęgi wyrażonej przez ten punkt i sprawdzić, czy to jest mniej niż 3, czy więcej niż 3. Tak? Czyli zobaczcie, w taki prosty sposób, nie wymagający żadnych skomplikowanych matematycznych funkcji, tylko potęgowania i pierwiastkowania, możemy oszacować wymiar trójkąta sierpińskiego, który jest troszeczkę więcej niż 1,5. Ale już to już dlaczego tyle dokładnie, to już zapraszam na studia bardziej techniczne. No dobrze, czyli zobaczcie. Dowiedzieliśmy się nie tylko, co to są fraktale. Zobaczyliśmy dużo przykładów, tak? Poznaliśmy cechy, które charakteryzują zbiory fraktalne. No i okazuje się, że wcale bardzo skomplikowanej matematyki nie trzeba, żeby pokazać, że zbiory fraktalne mają wymiar ułamkowy. Ułamkowy, czyli żyją pomiędzy pewnymi światami. I no ja bym się pokusiła o taki wniosek, że to jest właśnie powód, dla którego fraktale tak fascynowały matematyków, kiedy zaczynała się ich popularność, bo nagle się okazało, że mamy zbiory, których matematycy przez lata nie umieli opisać. Co więcej, te zbiory przez pewien czas były tak spychane do lamusa. Matematycy mówili, że one są brzydkie, że w ogóle nie warto się nimi zajmować, bo ich się nie da opisać. Natomiast okazało się, że kiedy wprowadzi się no, pewną nową dziedzinę i nauczymy się opisywać te zbiory jakimś nowym językiem, no to one się dadzą opisać i to w taki wcale nie bardzo trudny sposób. No dobra, czyli mamy całe podstawy matematyczne, widzieliśmy przykłady z natury, no ale pozostaje pytanie, po co to komu? Tak? Czy to jest tylko matematyka dla matematyki, czy to są tylko piękne obrazki, czy może jednak coś z tymi obrazkami moglibyśmy zrobić w praktyce? Tak? Tamte wyszukiwarka podpowiadała nam, że zastosowania są, no to spróbujmy się zastanowić, do czego można używać naszych fraktali.
Na początku cały czas wracam do tego pierwszego wyszukiwania, bo ono daje nam bardzo dużo informacji. Powiedzieliśmy sobie, że było dużo przykładów z natury. Pokazywałam paprotkę, a tu mamy paprotkę wykonaną właśnie metodą fraktalną. To jest obrazek, który się nazywa paprocią Barnsleya, też znowu od nazwiska pewnego matematyka. I to jest bardzo regularna paprotka, tak? Trudno oczekiwać, żeby w naturze te paprocie były aż tak regularne. Ale ona nadal wygląda jak paproć, tak? Gdybyśmy chcieli teraz może troszeczkę przycieniować kolory, może mniej jaskrawa ta zieleń, jakaś ciemniejsza, dołożylibyśmy jeszcze kilka gałązek, to dałoby się uwierzyć, że to jest paproć, tak? Może niekoniecznie taka grafika do filmu by się nadała, ale już do filmu animowanego na przykład, dlaczego nie? Tak, to już wygląda jak paproć. Czyli fraktale świetnie potrafią imitować naturę. O, mieliśmy jeszcze płatek kocha, tak? Płatek śniegu. Inne płatki w naszej wyszukiwarce znaleźliśmy. Ale to nie jest jedyna zaleta fraktali. Spójrzcie. Mówiłam wam o tym, że kiedy chcemy skonstruować trójkąt sierpińskiego, to wcale nie musimy zaczynać od trójkąta. Tak, ja narysowałam od trójkąta, ale proponowałam wam ćwiczenie z kwadratem, można też z kołem też super wychodzi. No, można też z pieskiem. Tak? I okazuje się, że jeżeli tylko wezmę mój obraz, tylko no, widzimy teraz, dlaczego metoda wycinanki łowickiej nie działa. No, jakbyśmy teraz z tego psa powycinali jakieś elementy ze środka, to trudno byłoby się spodziewać trójkąta sierpińskiego, prawda? Także widzimy, że to pierwsze podejście to jest takie, no żeby tylko opowiedzieć na początku. Ale zastosujmy naszą funkcję, nasze trzy funkcje. Zmniejsz i przesuń w odpowiednie miejsce, tak? No to stosuję raz, stosuję drugi raz. Zmniejsz i przesuń w odpowiednie miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Już po kilku krokach nasze oko przestaje rozróżniać poszczególne małe pieski. Tak? Widzi już tylko ogólny kształt fraktala. No dobra, co to ma wspólnego z tymi całymi zaletami fraktala i dlaczego to jest zaleta? Otóż pliki graficzne, wiemy, że bardzo często są no, ciężkimi plikami, prawda? Zajmują dużo pamięci. Zwłaszcza tak skomplikowane pliki graficzne. Czyli gdyby chcieć opisać ten plik w języku pikseli, no to byśmy się troszeczkę namęczyli. Ten plik zajmowałby sporo miejsca. A jeszcze widzieliście te wszystkie piękne, kolorowe obrazki na początku. No to wyobraźmy sobie, że te jeszcze obrazy, gdzie mamy dodatkowo te zmiany kolorów, bardzo skomplikowane struktury, jeżeli byśmy to wrzucili w zwykły plik graficzny, no to niewiele z tym plikiem byśmy mogli zrobić poza pokazaniem na prezentacji. Ale zobaczcie, my wcale nie musimy pamiętać całego pliku. W tym przypadku, czyli trójkąta sierpińskiego, wystarczy, że zapamiętamy trzy funkcje. Na trzy funkcje to ja mogę w pliku tekstowym napisać, co ona ma robić, czyli skaluj i przesuń. Tak? No to nie wiem, ile to dokładnie pamięci by zajęło, ale na pewno niewiele. Czyli nie dość, że mamy super imitację natury, to jeszcze bardzo niewiele pamięci jest potrzebnej do tego, żeby stworzyć. No to gdzie możemy użyć czegoś takiego? Jak to gdzie? No w grafice komputerowej. Tak? Fraktalne obrazy są bardzo często stosowane, na przykład w grach komputerowych. Jeżeli chcę stworzyć świat wirtualny, w tym świecie wirtualnym mam drzewka, gałęzie, krzaczki, no to co ja robię? No biorę jakiś patyk, wrzucam na koniec troszeczkę zielonego i co potem robię? Biorę obraz patyczka, zmniejszam parę razy i doklejam do patyczka. Co potem robię? Biorę mój bardziej skomplikowany obraz, zmniejszam parę razy i doklejam w kilku miejscach. O, i mam taki oto świerczek, sosenkę, może jakieś inne obrazki. Tak? Możecie poszukać w internecie, jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Tutaj są tylko takie przykładowe. Czyli otrzymałam super metodę na to, żeby stworzyć świat wirtualny, pamiętając tylko pewne przekształcenia. Czyli wiele, wiele jest takich elementów w naturze, które mogę tak opisać. To nie są tylko drzewa, to nie są tylko krzaki. Tak? Zobaczmy sobie dalej, co to jeszcze może być. Tutaj też jest jakieś drzewko. Ale na przykład to jest obraz fraktalny pochodzący ze strony internetowej Chaos Pro. To jest strona, do której was zachęcam, bo tam można ściągać sobie darmowy program do produkcji fraktali. Można się pobawić, pozmieniać parametry i różne takie obrazy fraktalne stworzyć. Ten akurat stworzył autor programu.
I zobaczmy. To jest pewien zbiór fraktalny. On tutaj, no widzimy, że no jest wyidealizowany, no widzimy bardzo ładnie powtarzające się fragmenty. Ale gdybyśmy tak troszkę popsuli ten ideał, to to wygląda troszeczkę jak jaskinie, tak? Jakieś nurkowanie w jaskiniach czy coś takiego. Idźmy dalej. Ten obraz autor nazwał tętnicą. Może tutaj to wydaje się bardzo skomplikowane, ale na przykład układ krwionośny człowieka, jeżeli byśmy próbowali go sobie narysować, ma strukturę fraktalną. Właśnie tak, ma pewne powtarzające się fragmenty, tak? Różne naczynia krwionośne są coraz cieńsze, coraz bardziej się rozgałęziają, czyli skomplikowana struktura i tak drzewiasto się rozgałęziają, czyli tak jak we fraktalach. Tak? Czyli zobaczmy, ile obrazów z natury, takich, które chcielibyśmy gdzieś pokazać, ma właśnie taki fraktalny charakter. No dobra, idźmy dalej. Wspomniałam, że nie tylko grafika komputerowa, ale na slajdzie się pojawiła też fraktalna kompresja obrazów. No co to takiego jest? Na pewno nieraz używaliście różnych programów kompresujących pliki, tak? Zwłaszcza kompresja plików graficznych no jest szalenie istotna. Dobrze by było je tak skompresować, żeby potem no, nadal to wyglądało tak jak oryginał, a nie nagle powiększamy obraz i już jest bezużyteczny. No i właśnie fraktale mają pewną cudowną cechę. To jest cecha samopodobieństwa. To, że jeżeli zrobimy teraz zoom, zbliżymy się do jakiegoś kawałka, weźmiemy naszą małą różyczkę kalafiora, no to ustawimy ją w jakimś miejscu, gdzie nie widzimy rozmiaru innych przedmiotów i uwierzymy, że to jest cały kalafior. Tak? Tylko, że z kalafiorem, jak będziemy tak robić dostatecznie długo, no to w pewnym momencie to przestanie wyglądać jak kalafior. Tak? Natura jednak ma pewną ograniczoną dokładność. Ale jeżeli to samo zrobimy z naszym zbiorem fraktalnym powstałym przez takie operacje, no to możemy wiele, wiele razy powiększać jego fragmenty i one dalej wyglądają tak samo. Czyli gdyby nasz obraz, nasze, nie wiem, zdjęcie potraktować tak jak zbiór fraktalny, czyli pewne jego fragmenty opisać przez funkcje mówiące zmniejsz i przesuń, no to moglibyśmy taki obrazek powiększać i powiększać i powiększać i cały czas zachowalibyśmy ten sam obraz. Tak? I na tym właśnie polega fraktalna kompresja obrazu. Czyli jakieś zdjęcie, jakiś obraz staramy się dzielić na mniejsze fragmenty i doszukiwać się w nich samopodobieństwa. Ja tu nie będę opowiadać o algorytmach dokładnych, bo po pierwsze na tym się aż tak dobrze nie znam, no a po drugie to już byłoby mało matematyki, a więcej informatyki, algorytmiki, ale myślę, że jesteśmy skłonni uwierzyć temu, że fraktale dają możliwość ciągłego powiększania obrazu. I tu chciałabym wam opowiedzieć o tym, do czego w ogóle się może przydać taka fraktalna kompresja obrazów. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy satelitę szpiegowskiego. Tak? Nasz satelita szuka tajnej bazy wroga, która będzie gdzie zlokalizowana? No, no chyba nie gdzieś na widoku, tak? Nie na polanie, tylko albo w lesie, albo może na pustyni przykryta czymś tam, albo w jakimś buszu. Czyli generalnie raczej w jakimś miejscu otoczonym naturą. I teraz nasz satelita robi dużo zdjęć i te zdjęcia powtarza. Jednego dnia, drugiego dnia, co parę godzin. No i co? I na tych zdjęciach w praktyce jest cały czas to samo. I doszukujemy się tylko jakichś zmian terenu, bo być może tam jest tajna baza wroga maskowana i jak będziemy wystarczająco często te zdjęcia zrobić, to zobaczymy, że coś wyjeżdża z tej bazy, tak? Albo że na przykład, nie wiem, zwiało im tą maskownicę i widzimy fragment czegoś. Czyli mamy bardzo dużo zdjęć pokazujących naturę i na dodatek cały czas do siebie bardzo podobnych. No świetnie, tylko jak będziemy teraz te pliki graficzne przechowywać albo nie daj Boże przesyłać na ziemię, to trochę to zaczyna się robić mało praktyczne. No ale dlaczego by nie posłużyć się fraktalami? Tak? Zamiast sosenki wezmę funkcje, które nam stworzą tą sosenkę. Nazwijmy ją funkcją tworzącą czy funkcję tworzącą. Tak? Czyli teraz mam obrazek mojego fragmentu buszu, gdzie szukam bazy wroga. Ten obrazek koduję za pomocą funkcji tworzących i przesyłam tylko informacje o tym, jakie są funkcje.
startuję od obrazku pieska, przykładam moje funkcje i mam obraz mojego buszu. Tak? I teraz mogę powtarzać tę czynność. Pliki, które zbieram, nie są za duże, bo to są cały czas pewne pliki opisujące funkcje. No ewentualnie jeszcze oczywiście dochodzą jakieś kolory, podział obrazu, ale nadal jest to dużo mniej niż taki, nie, ciężki obraz graficzny. Czyli mam ogromną oszczędność miejsca, to pierwsza sprawa, ogromną oszczędność pamięci operacyjnej, tak? Czyli no świetnie, no to mogę w ten sposób szukać bazy wroga. Oczywiście to nie jest tak, że teraz wszyscy nagle będziemy używać fraktali do satelit szpiegowskich, ale zdjęcia satelitarne często są właśnie przy pomocy fraktalnej kompresji zmniejszane i tak przesyłane na Ziemię. Tak? Czyli może nie po to, żeby szukać bazy wroga, ale chociażby po to, żeby zobaczyć, jak zmieniają się pewne rzeczy. Tak? Jak zmienia się poziom wód, jak nie wiem, zwierzęta jak migrują. Do wszystkich takich rzeczy możemy teraz użyć naszej fraktalnej kompresji obrazu. Czyli tak, było o grafice, było o kompresji obrazu. Do czego jeszcze? Powiedzieliśmy też o układzie krwionośnym, tak? Mieliśmy jakieś jaskinie. No to idźmy dalej. Wspomniałam na początku o budowie kryształu, tak? Kryształ jak się tworzy, narastają pewne struktury, doklejają się do naszego oryginalnego kryształu. I jak się doklejają? No w sposób nie zawsze kontrolowany, prawda? Nie możemy przewidzieć, gdzie dokładnie jaki fragment. Co więcej, doklei się gdzieś fragment, potem jakiś mniejszy fragment, czyli dostajemy bardzo skomplikowaną strukturę. I właśnie budowę kryształów okazało się, że świetnie się modeluje używając fraktali. Daje nam to narzędzie stworzenia, dzięki któremu dostajemy prostszy model. No bo rzeczywistość, no naukowcy, nie oszukujmy się, opisują na modelach, bo inaczej trudno byłoby każdemu dać kryształ do ręki i o nim opowiadać, tak? Czyli budowa kryształu. Gdzie jeszcze? Na przykład chmury. Chmury też mają taką strukturę skomplikowaną, samopodobną i też je modeluje się przy pomocy fraktali, jak również przy prognozach pogodowych to się używa. Kolejna sprawa i może już na niej tak troszkę zakończę te takie stricte zastosowania, żeby was nie zanudzić, to jest dyfuzja. Co to jest dyfuzja, poza słowem na D? To jest rozprzestrzenianie się jednej substancji w drugiej. Tak? Czyli w jakim przypadku możemy to zaobserwować? Na przykład mamy pigment, tak, czyli barwnik, rozpuszczamy go w rozpuszczalniku, wpuszczamy odrobinę pigmentu. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś na przykład próbował robić gencjanę z saszetek. Jak się wsypie takie fioletowe kryształki gencjanu do wody, to one tak się pięknie zaczynają rozprzestrzeniać. Właśnie takie gałązki jakby wypuszczają. No oczywiście potem możemy zamieszać i wszystko jest fioletowe. Ale kiedy zaczyna się proces tej dyfuzji, to dostajemy znowu obrazy o strukturze fraktalnej. Tak? I oczywiście to nie służy tylko do tego, żeby ładnie to wyglądało i żeby to móc narysować, ale również do tego, żeby się dowiedzieć, jak się będzie rozprzestrzeniał ten barwnik, bo na przykład ktoś chce zbadać, jak będzie reagowała jedna ciecz z drugą cieczą i tak dalej. Czy jedna ciecz będzie się szybciej rozprzestrzeniała niż druga. Tak? Takie rzeczy często nam są potrzebne. Czyli dyfuzja. Z czym jest związana dyfuzja? Dyfuzja jest jeszcze związana z ruchem Browna. Kolejne trudne sformułowanie, ale chyba już jedno z ostatnich dzisiaj, jeszcze będzie tylko kilka. Ruch Browna. Co to jest ruch Browna? To są chaotyczne zderzenia cząstek elementarnych. Chaotyczne. Kolejne popularne słowo. Co to znaczy chaotyczne? No, chaotyczne to znaczy, że nieprzewidywalne. Że my nie jesteśmy w stanie kontrolować, która cząsteczka z którą się zderzy i gdzie pobiegnie dalej. Tak? Co jeszcze? Czyli nieprzewidywalne, niekontrolowane, chaotyczne zderzenia cząsteczek. I jeżeli teraz byśmy wzięli na przykład taką jedną cząsteczkę, pokolorowali ją i powiedzieli jej, kochana cząsteczko, ty sobie wędruj, zderzaj się, a my będziemy patrzeć, jaki jest twój tor, tak? Jaka jest trajektoria. Mówimy trajektoria na tą drogę, którą pokonuje nasza cząsteczka. No to okazuje się, że to będzie coś w tym rodzaju. Czyli to będzie znowu pewna krzywa, bardzo skomplikowana. Trochę jak krzywa Kocha, tylko mniejszą regularność ma ta krzywa. Czyli dostajemy krzywą, której nie da się jak funkcji narysować. Potrzebujemy modelu no, takiego jak nasz trójkąt sierpińskiego, czyli pewnych funkcji, które by tworzyły nam taką krzywą, jeżeli byśmy chcieli ją narysować.
Tak? Czyli zobaczmy, kolejne miejsce, gdzie ten model fraktalny okazuje się do natury idealny. No dobra, słuchajcie, mówiliśmy o zastosowaniach w naturze, mówiliśmy o zastosowaniach w grach komputerowych, przy przesyłaniu plików graficznych, przy kompresji obrazów. A gdzie tu matematyka? No gdzieś pomiędzy, tak? No ale chciałabym chociaż zakończyć paroma słowami na temat matematyki, czyli gdzie tu się kryje matematyka i czego można się uczyć w przyszłości, jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład zająć się badaniem fraktali, czyli zająć się geometrią fraktalną. To już jest mi bliższy obraz, zatytułowany Zbiory Żuli, ale to nie są te zbiory żuli, jakie spotykamy w różnych ciemnych miejscach. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka Gaston Julia, który niezależnie od drugiego matematyka, Pierre'a Fatou, stworzyli podstawy teorii fraktalnej, ale tej z punktu widzenia matematyki. Oni się zajmowali iterowaniem funkcji. Co to znaczy iterowaniem? No to jest to, co myśmy cały czas dzisiaj robili. Powtarzaniem tej samej funkcji. Ale oni tego nie robili w świecie liczb rzeczywistych, tylko, trudne słowo, w świecie liczb zespolonych. Opowiadanie o tym zajmuje mniej więcej semestr na studiach matematyki, więc to tak troszeczkę pominę, zachęcając Was do tego, żebyście może w przyszłości pouczyli się o tym. I jak się iteruje te funkcje zespolone, to są funkcje na płaszczyźnie, to okazuje się, że ta przestrzeń dynamiczna, czyli tam, gdzie się dzieje ta dynamika naszej funkcji, dzieli się na pewne podzbiory. I jednym z podzbiorów są właśnie zbiory Żuli. I zbiory Żuli mają piękną, właśnie fraktalną budowę. Kiedy byłam na studiach, mniej więcej w połowie, to właśnie zafascynowały mnie fraktale i począwszy od tych pięknych obrazków, zaczęłam zgłębiać tą dziedzinę. Potem się okazało, że w matematyce jednak to nie jest tak, że wszystko jest takie super proste i na tym zostanie. Trzeba było się troszkę pouczyć. Ale niemniej jednak fantastyczne jest to, że przykładając jakieś odwzorowanie, jakąś funkcję, ja dostaję takie piękne obrazy. Mogę przyłożyć jakieś kolory do tych obrazów. Tak? I mam piękne grafiki. Proszę bardzo, na pulpit komputera jak znalazł, prawda? Logo konferencji albo warsztatów matematycznych jak znalazł. Na identyfikatorze każdy chętnie coś takiego będzie nosił. Czyli w matematyce fraktalami zajmują się dziedziny, które oczywiście mają w nazwie fraktalna. Mamy geometrię fraktalną, która będzie badała własności geometryczne, czyli jakie mamy kształty, co tam się dzieje, jak one się przekształcają. Mamy analizę fraktalną. Jak sama nazwa wskazuje, analiza analizuje te zbiory, próbuje coś dla nich policzyć i tak dalej. Natomiast ta dziedzina, czyli iterowanie funkcji zespolonych, ma równie piękną nazwę, którą pozwolę sobie przytoczyć. Nazywa się dynamiką holomorficzną. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest, zapraszam na studia niekoniecznie matematyczne, jakieś może inne techniczne. Dowiecie się nie tylko, jak stworzyć zbiór Żuli, ale jak stworzyć najsłynniejszy, bezsprzecznie, obraz w geometrii fraktalnej. I tutaj tak troszeczkę wracamy do początków. Dlatego, że jest to pierwszy znany obraz fraktala, jaki się w ogóle pojawił. Zwany jest albo zbiorem Mandelbrota, albo żukiem Mandelbrota ze względu na swój kształt. I jak sama nazwa wskazuje, no pochodzi od ojca fraktali, czyli Benoît Mandelbrota. On sam opowiadał o tym, że kiedy już było około 50, napisał mnóstwo prac, zdaje się, że już je w setkach liczył. Prace były z przeróżnych dziedzin i sam nie potrafił stwierdzić, jaką dziedziną on tak naprawdę się interesuje. Pracował wtedy w jednej z firm komputerowych i miał dostęp do najnowszych w tamtych czasach komputerów. I zaczął czytać prace Żuli i Fatou, czyli tych francuskich matematyków, i postanowił spróbować zaprząc komputery do analizowania tych funkcji. Czyli kazał tym komputerom iterować funkcje i patrzeć, co się dzieje z punktami,
jak się tam przykłada do nich te funkcje. Czy one uciekają, czy one gdzieś krążą, czy zataczają jakieś kształty. I okazało się, że analizując bardzo prostą rodzinę funkcji kwadratowych, otrzymał taki piękny obrazek. I ten obrazek po prostu rozpoczął boom fraktalny. Kiedy matematycy zobaczyli, jak cudowne obrazki da się uzyskać, używając tak prostych funkcji, których na dodatek nie badano do tej pory tak za bardzo, no to się rzucili na te funkcje. I rzeczywiście w latach 80., w latach 90. dziedzina ta właśnie zespolonych układów dynamicznych rozwinęła się w tempie zastraszającym. A to wszystko dzięki takiemu żuczkowi. I chciałabym już tak na sam koniec przytoczyć wam znowu zdanie od samego Mandelbrota, dlatego że on był oczywiście wielokrotnie pytany o to, dlaczego tym się zajmował i jak to się w ogóle potoczyło, że ta dziedzina się tak szybko rozwinęła. I kiedyś go zapytano o to, jak to było, kiedy zaczynał. I on podzielił się taką opowieścią. 30 lat temu naukowcy, którym podobały się moje prace, ale nie czuli się przekonani, mówili: cóż, całkiem ładne obrazki, ale całkiem bezużyteczne. No, okazało się, że no, nie do końca mieli rację, bo jak wam pokazałam, są użyteczne i to nie tylko w sferze nauki, ale w sferze takich codziennych zastosowań również. Czyli zobaczcie, tym samym zatoczyliśmy koło, tak? Wyszliśmy od obrazków wyszukiwanych w internecie, a doszliśmy do obrazka, któremu zawdzięczamy całą dziedzinę fraktalną. Także w hołdzie Mandelbrotowi pozwolę sobie na tym obrazku zakończyć. Mam nadzieję, że udało mi się was przekonać, że warto jest pouczyć się o fraktalach i warto zgłębiać ten świat. I dziękuję wam serdecznie za uwagę.